Witajcie kochani w nowym filmiku. Jak już zapewne po tytule zobaczyliście, witam was bardzo gorąco w ulubieńcach ostatnich miesięcy, niektóre ostatnich tygodni. Nazbierało mi się tutaj trochę produktów, część jest wykończona, dlatego że skończyłam już je dość dawno temu, natomiast trzymałam te puste opakowania, żeby wam pokazać. I jest tu zarówno kolorówka, jak i pielęgnacja. Wiecie, że ja tego typu filmiki kiedyś robiłam regularnie co miesiąc, a teraz robię naprawdę raz na kilka miesięcy, bo uważam, że dużo lepiej jest nazbierać, aniżeli na siłę jakby szukać, które produkty mi w danym miesiącu rzeczywiście najbardziej się spodobały. Zacznę może, słuchajcie, od pielęgnacji, bo tego jest zdecydowanie, mam wrażenie, więcej niż kolorówki. I może zaczniemy od takich bardziej saszetkowych rzeczy, słuchajcie. Pierwsza maseczka do twarzy, którą mam wam tutaj do pokazania, jest to maseczka z Sephory, nazywa się The Hitting Mask. Jest to maska, jak widzicie, już zużyta, ja już ją mam kilka miesięcy temu pokazywałam w Denku. Maska, która niesamowicie mnie zaskoczyła i jak będę w Sephorze, w końcu się kiedyś tam wybiorę, i będzie ona dostępna, to mimo, że ona nie jest tania, bo ona 4 albo 5 euro kosztuje, jak na jedno użycie to jest naprawdę droga maska, mimo tego wtedy ją sobie zakupię. Słuchajcie, to jest maska, która daje na twarzy efekt sauny, czyli maska, która w pierwszym momencie jest niesamowicie lepka. Ja jak ją nakładałam na twarz, to myślałam, Boże, jak ja to potem odkleję i zmyję. Ale okazało się, że nałożyłam na twarz, słuchajcie, w dosłownie kilka sekund ta twarz zaczęła się rozgrzewać. To było tak przyjemne uczucie. Jak ściągnęłam maskę, to widziałam jeszcze tutaj taki rant, gdzie ją miałam, bo ta skóra była zaczerwieniona mimo wszystko, bo została rozgrzana. Rewelacyjna maseczka, mogę wam bardzo gorąco polecić. Na skład co prawda nie patrzyłam, bo obawiam się, że nie jest on najlepszy, ale raczej wiecie, jak to Sephora, oni nie mają najlepszych składów. Kolejna maseczka, o której już wam nieraz mówiłam i wiecie, że uwielbiam, jest to maseczka marki Apie i jest to maseczka mleczna. Ja te maseczki kupuję, jak mi się kończą, są dostępne i ja nie mam wystarczająco masek, co rzadko się kiedy zdarza, to kupuję je sobie w TK Maxie w 10-paku. Uwielbiam, bo to jest maseczka nawilżająca, ona bardzo ładnie, tak można powiedzieć, koi moją skórę, dlatego bardzo chętnie po nią sięgam. Kolejna maseczka, którą mam wam do pokazania, to jest, słuchajcie, maseczka marki Isana, czyli maseczka dostępna w Rossmanie. Jest to maseczka Zorro, jak ja się śmieję. Wygląda tak, o słuchajcie, to jest maseczka, którą nakładacie, jak maskę właśnie Zorro miał, na okolice oczu i to tak ładnie relaksuje, nawilża. Ona jest z ekstraktem z zielonej herbaty i hialuronem. I daje właśnie takie chłodzenie na tych okolicach, więc maseczka bardzo fajnie nadaje się na użytek rano, na przykład kiedy macie za sobą ciężką noc, może nieprzespaną noc i macie te okolice oczu i oczy, powieki zapuchnięte, wtedy bardzo fajnie się ta maseczka sprawdzi. Jeżeli chodzi o płatki pod oczy, słuchajcie, no to zdecydowanie Perfekta króluje, jeżeli chodzi o takie drogeryjne płatki. I to są płatki Ice Patch, hydrożelowe płatki, kompres pod oczy, niwelują cienie, redukują opuchliznę, zielona herbata, aloes. Czy one cienie redukują? No tu bym polemizowała, ale na pewno ściągają tą opuchliznę pod oczami. Ja tego typu produkty zawsze trzymam w lodówce, tudzież nawet na chwilę wkładam do zamrażarki, żeby były naprawdę takie chłodne i to daje efekt niesamowity. Lecimy dalej, może przejdziemy od włosów po dalsze części ciała. Jeżeli chodzi o włosy, słuchajcie, peeling marki Balea. Tutaj co prawda widnieje informacja, że to jest limitowana edycja, ale ja wiem, że jakiś czas temu, będąc w DM-ie, widziałam normalnie na półce wystawione, więc może były to jakieś, nie wiem, pozostałości. Jeżeli macie u siebie w DM-ie, to
polecam Wam zakupić. Była to limitowana edycja o nazwie Hairlicious Scalp Scrub, słuchajcie. Podobno ma on zapach hibiskusa, czy tak jest? Nie wiem, mój scentrowany nos nie takich delikatnych zapachów nie wyłapuje. Słuchajcie, skrab o pojemności 100 ml, wegański. Więcej jak 90% składników pochodzenia naturalnego, bez mikroplastiku. Peeling, który... coś mi się tu sąsiedzi tłuczą na strychu, bo ja mam tu za ścianą strych w ogóle. Skrab, który ma w sobie drobinki, więc on nie jest skrabem taki, jak ja raz miałam z Radicala, który był taki... no bez drobinek, ten tutaj ma drobinki, jest gęsty, ale bardzo ładnie na zwilżonej skórze głowy daje się rozprowadzić, bez problemu można go wypłukać, ja jestem naprawdę w nim zakochana. Kolejny produkt do włosów i chyba ostatni produkt do włosów, który tutaj mam, słuchajcie, a nie, przepraszam, momencik, zaraz wracam. Do włosów mam jeszcze dwa produkty, słuchajcie, tutaj jest odżywka, marki Balea z serii Med. I jest to, słuchajcie, odżywka, która jest przeznaczona do delikatnej skóry głowy. Ja odżywek nie nakładam na skórę głowy, rzadko kto to robi, podejrzewam. Natomiast można i nie obciąży Wam włosów. Jest to odżywka, która nie zawiera barwników, nie zawiera parabenów, nie zawiera zapachu, jest bez silikonów, nie ma w sobie mikroplastiku, jest produktem wegańskim, pojemność 250 ml. Nie wiem, dlaczego trzymałam to puste opakowanie, słuchajcie, ponieważ ja dokładnie tą samą odżywkę mam w użytku aktualnie i dzisiaj ją używałam, no i włosy są po niej lekkie, są bardzo przyjemne. A druga odżywka z kolei marki Isana, którą przez przypadek odkryłam, to jest odżywka, słuchajcie, do włosów koloryzowanych, które mają pasemka, które są tonowane. Jest to odżywka z ekstraktem z cranberry. Jezus, nie pamiętam, jak się nazywa cranberry teraz. I owocami goji. Jest to odżywka, która nie ma silikonów, jest produktem wegańskim i słuchajcie, przepięknie wygładza włosy, po prostu przepięknie wygładza te włosy i nie jest droga, bo kosztuje euro 50, więc naprawdę nie można narzekać. Po włosach może przejdziemy do twarzy i słuchajcie, tu mam produkt, który właśnie wykończyłam, który zakupiłam przez przypadek i z ciekawości w TK Maxie. To jest marka Revolution Skincare. Nie wolno mi, Luniu, wszystko dobrze. Wszystko dobrze, nie wsycymy. Jest to marka Revolution Skincare London i jest to Thirsty Mood. I słuchajcie, to był cleansing cream, czyli po prostu produkt, którym myłam twarz, także podczas demakijażu. Przepięknie pachniał, delikatny zapach, ale tak przepiękny, tak przyjemny, niedrażniący. Do tego sam produkt był kremowy, przepięknie domywał twarz i nie ściągał tej twarzy. Po nim nie było, po osuszeniu twarzy nie było takiego uczucia ściągnięcia. Ja za niego zapłaciłam 5,99, a podobno jego cena oryginalnie to 9 euro. Uważam, że jak na produkt o pojemności, już Wam mówię, 140 ml, to 9 euro byłoby drogo. Natomiast no, za te 6 euro byłam w stanie jeszcze kupić i nie żałuję, że ten produkt kupiłam. Pozostając w temacie twarzy, mam też, słuchajcie, dwa kremy do twarzy. Pierwszy, Chlip Chlip, którego już nie mam dosłownie żadnego na zapasie. To był krem marki Emma Hardy Amazing Face Protect and Prime z SPF-em. To była miniaturka o pojemności 30 ml. Słuchajcie, ta miniaturka przy codziennym używaniu starczyła mi na ponad 2 miesiące. To był produkt, który ma w sobie olejki i to było czuć. Rewelacyjnie nawilżał skórę. Jest SPF, więc tą skórę też chronił i idealnie nadawał się, słuchajcie, pod makijaż, dogadywał się z każdym podkładem, bo on jest trochę jakby primerem. Jeżeli gdzieś w TK Maxie, bo ja w TK Maxie to kupowałam, dorwiecie
Ja płaciłam za te ostatnie opakowania bodajże 7 euro za te 30 ml, ale to było mi warte. Jeżeli dorwiecie, polecam Wam naprawdę z ręką na sercu, ten produkt będzie Wam się sprawdzał. A drugi krem jest kremem, który niedawno zużyłam. Jest to marka Knajp i jest to specjalny krem do nawilżania skóry na dzień. Zawiera w sobie olejek migdałowy i witaminę E. Rewelacyjny krem, jeżeli lubicie ciężkie konsystencje właśnie na okres późnojesienny, zimowy, kiedy wasza skóra ma tendencję do przesuszania się. Wtedy ten krem sprawdzi się u was idealnie. Ma bardzo delikatny, ładny zapach i zdecydowanie dużo naturalnych składników, dlatego że on od otwarcia do zużycia ma tylko i wyłącznie 3 miesiące. 3 miesiące to nie jest dużo. Ja go używałam, słuchajcie, przez jakieś niecałe 2,5 miesiąca, a ja zużywam dość szybko produkty. Rewelacyjny krem i także bardzo ładnie nadawał się pod makijaż. Jeżeli chodzi o krem pod oczy, jak wiecie, ja mam mojego ulubieńca Znakomi, ale od czasu do czasu staram się testować inne rzeczy. I tutaj na stronie flakoni.de, słuchajcie, kupiłam przez przypadek już dawno temu krem pod oczy, nazywa się, marka nazywa się M1 Select Pure i jest to, czy był to Rich Eye Cream with Hyaluronic Acid and Caffeine, czyli nawilżający i energetyzujący krem pod oczy. Pojemność 15 ml, słuchajcie, marka w ogóle mi nieznana. Ten krem od otwarcia powinno się zużyć w 4 miesiące. Nie wiem, ile ja go używałam. Szklane opakowanie, podobnie jak tutaj w tym kremie z Knajp, też opakowanie jest szklane, więc trzeba uważać, żeby nie zrzucić, jeżeli jesteście niezdarami. Natomiast no, mi się udało nie zniszczyć tego opakowania i zużyć rzeczywiście, słuchajcie, calusieńki krem. Nie pamiętam, ile za niego dałam. Wydaje mi się, że ja go na jakiejś chyba promocji za około 20 euro kupowałam, ale nie jestem pewna, więc nie chcę Wam na 100% mówić. Krem, który jest silnie nawilżający, jest takim no dość ciężkim kremem. Natomiast jeżeli macie bardzo suche okolice pod oczami, to mogę Wam bardzo gorąco polecić. Co nam jeszcze zostało? Słuchajcie, pasta do zębów, tak? Słuchajcie, przez miesiące długie używałam pasty marki własnej DM-owskiej Dentodent i jest to pasta z ziołami. Pasta, która ma chronić przed próchnicą i sprawiać, że wasze dziąsła będą wzmocnione. Czy tak jest? Nie wiem. Natomiast pasta ma 125 ml, słuchajcie, jest produktem wegańskim. Mi jej zostało no, już resztka, ale jeżeli oglądacie moje projekty Denko, to wiecie, że przez miesiące długie pojawiała się co miesiąc ta pasta, tylko w innej szacie graficznej, ponieważ szata graficzna została zmieniona. Ja wtedy tych past, nie chcę Was skłamać, ale chyba na pół roku miałam zapas, chyba 6 czy nawet 7 miałam. Po czym tą kupiłam z czystej ciekawości, żeby sprawdzić, czy ona rzeczywiście po zmianie opakowania dalej jest taka dobra i jest. No, jak widać, ja już ją prawie zużyłam, więc mogę Wam bardzo gorąco polecić, bo to jest pasta, która kosztuje grosze. Ja nie wiem, czy ona euro w ogóle kosztuje. Nie mam zielonego pojęcia, ale wydaje mi się, że nie. Co my mamy jeszcze? Ostatni produkt, słuchajcie, do twarzy, a właściwie do demakijażu. Jest to nic innego jak masełko z Clinique Take the Day Off. Słuchajcie, Cleansing Balm o pojemności 125 ml. Niesamowicie wydajny produkt. Ja go używałam, nie wiem, 4-5 miesięcy. Długo go używałam, aż go zużyłam. I powiem Wam, że jak pokończę tylko to, co aktualnie mam, a mam jeszcze kilka produktów, bo mam balsam do demakijażu z The Body Shop, który swojego czasu był niesamowitym ulubieńcem, ale tego raczej zbił z tronu troszeczkę, aczkolwiek ten jest droższy. Na promocji można go złapać za 20 euro i ja go chyba tak właśnie za niecałe 20 euro kupowałam. No i aktualnie mam też jeszcze, wiecie, olejek do demakijażu z Balei w moim projekcie Zero, więc oczywiście go używam. Natomiast ten, słuchajcie, był bardzo zbity w opakowaniu, ale pod wpływem ciepła palców, kiedy rozprowadzałam je, to masełko na dłoni, oczywiście się pięknie rozpuszczało, domywało każdy, nawet wodoodporny tłuszcz, nie, nie tłuszcz, tusz, bez problemu, naprawdę rewelacyjny produkt.
Dalej mamy, słuchajcie, produkt do ciała, właściwie dwa produkty do ciała i to będą chyba ostatnie produkty z pielęgnacji, które tutaj widzę. Mamy coś do mycia i coś do nawilżania. Do mycia, słuchajcie, zdecydowanie Trickle Moon Winter Fairy Tale. Jest to żel pod prysznic o pojemności 375 ml z masłem shea. Z masłem shea i makadamią i wanilią, czy o zapachu makadamii i wanilii. Słuchajcie, zapach jest obłędny. Jeżeli lubicie właśnie takie migdałowe, ciasteczkowe zapachy, jak ja, to waniliowe, to to będzie coś dla Was. Ja mam na zapasie jeden właśnie, czy kolejne opakowanie i jedno mam u Roberta, które właśnie mam w użytku. Ubóstwiam, no i jeżeli zakupiłam zarówno do Roberta, jak i tutaj już na zapasy do domu, no to chyba coś musi znaczyć. Naprawdę przepiękny, pieni się rewelacyjnie, nie wysusza jakoś tam bardziej skóry niż wszystkie inne produkty. A do nawilżania ciała mam coś, co jest dla mnie nowością, dlatego że tego produktu nigdy wcześniej nie miałam, a słuchajcie, sięgnęłam po ten produkt, dlatego że w domu na zapasach nie miałam już żadnego dużego produktu, tylko i wyłącznie miniaturki, o których zapomniałam totalnie. I stwierdziłam, że muszę kupić sobie jakiś balsam. Poszłam do Rossmana i kupiłam, słuchajcie, za euro 99 body lotion z mocznikiem, 5% mocznikiem. Jest to seria Urea, czyli mocznikowa, SOS, bez mikroplastiku, słuchajcie, o pojemności 300 ml, także produkt wegański. Ja mówię, że to są produkty wegańskie, bo być może wśród Was są osoby, które tylko po wegańskie produkty sięgają. Więc tu mogę Wam bardzo gorąco polecić. Słuchajcie, jest to produkt, który rewelacyjnie daje się wmasować w skórę. Tą skórę rzeczywiście nawilża, to uczucie jest, ma pompeczkę, co jest bardzo praktyczne. Ma zapach, czy to ma zapach w ogóle? Słuchajcie, nie popatrzyłam. Wydaje mi się, że no taki typowo kremowy, tak? Typowo kremowy zapach, jakiegoś tam słodkiego zapachu czy czegoś nie ma. Właśnie taki typowo kremowy, no rewelacyjny balsam i za taką cenę, słuchajcie, jestem zakochana. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to by było na tyle. Ten filmik będzie niesamowicie długi, bo ja się zawsze rozgadam, więc przechodzimy szybko do kolorówki. I tutaj już nie będę szła, wiecie, od oczy to, to i tamto, tylko łapię po prostu to, co mi się tutaj nawinie. I pierwszy produkt, który tutaj mam, jest to Paese Puff Cloud Under Eye Powder, czyli puder pod oczy, który też już zużyłam, który kupiłam latem na początku lipca, będąc w Bożkowie, kupiłam ten produkt z ciekawości, bo była szafa Paese i on nie był tani, bo ja zapłaciłam za niego coś chyba około 70 zł, więc to nie był tani produkt, ale on był tak mocno zmielony, taki miałki, tak rewelacyjnie nadawał się, słuchajcie, pod oczy, że po prostu wow, więc mogę Wam bardzo gorąco polecić. Jeżeli chodzi o podkład, to zdecydowanie Eveline Liquid Control Mattifying Drops Foundation Baby Face Effect. Doskonałość roku, Twój styl 2018. Słuchajcie, podkład, który ja miałam w ogóle w odcieniu 010 Light Beige, przepięknie stapiał się ze skórą, po prostu wyglądał, rzeczywiście dawał baby face efekt, naprawdę fantastyczny, z pipetką, ponieważ był to produkt dość wodnisty i wiem, że na pewno w tym roku, podejrzewam, że może dopiero w drugiej połowie roku zakupię kolejne opakowanie, ale no, byłam nim zachwycona i zużyłam do ostatniej kropli z niesamowitą chęcią. Jeżeli mówimy o podkładzie, słuchajcie, mam tutaj produkt, który używam już od jakiegoś czasu, jest to marka Rival Loves Me i jest to Waterproof Maker Drops. To są, słuchajcie, to jest taki płynny produkt z pipetką, to są takie krople, które mają zamieniać każdy podkład w podkład wodoodporny. I po prostu robię to tak, nakładam sobie na dłoń na przykład pompkę podkładu, który używam i do tego wkraplam jedną, dwie krople, mieszam to wszystko, nakładam na twarz. Wiecie co, ten produkt sprawia, że podkład nawet pod maską
idealnie się trzyma i nie ściera się jakoś mocno, a nie był to drogi produkt, bo kosztował chyba 3 euro, dostępny w Rossmanie, bo marka Rival Loves Me jest to marka własna rossmanowska, jeżeli chodzi o kolorówkę i naprawdę mogę Wam ten produkt polecić. Słuchajcie, bronzer chyba nie zdziwi nikogo, jeżeli Wam pokażę Fenty Beauty Stick w odcieniu 01 Amber. Jest to kremowy bronzer, który jest chłodny, który przepięknie daje się rozblendować. Ja go blenduję, już Wam pokazuję, takim o pędzelkiem z Real Techniques. I naprawdę przepięknie wygląda na twarzy. Używam za każdym razem, jak makijaż robię, więc mogę Wam bardzo gorąco polecić, bo to są naprawdę dobrze zainwestowane pieniądze w kolorówkę. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to ostatnim czasem zdecydowanie ulubiłam sobie o rozświetlacz marki Kiko. Niestety była to limitowana edycja, aczkolwiek Kiko wypuszcza te produkty, mam wrażenie przynajmniej, takie same produkty non-stop, tylko w zupełnie innej szacie graficznej. To była limitowana edycja o nazwie Unexpected Paradise i słuchajcie, to jest wypiekany... czy był w sumie wypiekany produkt, ale jak widzicie, ja już go bardzo ładnie zużyłam, także dzisiaj mam na twarzy. Uwielbiam i to będzie rozświetlacz, który zużyję na pewno w tym roku. I zostały nam, słuchajcie, jeszcze trzy produkty. Wszystkie trzy są to cienie. Pierwszy, który mam Wam do pokazania, jest to Essence Chrome On Duo Chrome Liquid Eyeshadow o pojemności 1,2 ml, więc niewielkiej. Tak wyglądał, słuchajcie, ja tutaj resztką zrobiłam dosłownie swatcha, aczkolwiek no aparat nie odda tego, jak naprawdę ten produkt wygląda. To jest odcień 04 Chrome Over Beauty, mój ulubieniec, który niestety już jest, słuchajcie, zużyty. To, co w środku jeszcze zostało, jest już niestety zeschnięte, ale ja go używałam bardzo długo. To jest zdecydowanie 1:1 zamiennik podobnego cienia w kremie właśnie marki Natasha Denona, który kosztuje 30 euro, a ten kosztował 5 euro. Mogę Wam polecić, rewelacyjnie daje się nałożyć, szybko rozprowadzić i macie efekt bardzo, bardzo ładny. Ja go nieraz miałam na powiekach, w filmikach, po prostu ubóstwiałam i na pewno muszę kupić kolejny. I tutaj mam dwie paletki, które są dość nowe, ale po które sięgam regularnie. Pierwsza paletka jest to Glam Shop Totalny Blask Nude, paleta cieni błyszczących. Dzisiaj także mam na powiekach cień z Glam Shopu, ale już cienie pojedyncze. Sama paletka, słuchajcie, lustereczko oczywiście, sama paletka wygląda tak, ja Wam robiłam swatche i jak widać jest w użytku, bo widać, że wygrzebane już troszeczkę są. Ubóstwiam, ja należę do osób, które... kochają się w błyskach i blaskach, ja nie lubię matów, więc logiczne było, że sięgnę, jeżeli to po coś, co ma dużo błysków i uwielbiam, zarówno na sucho, jak i na zwilżony pędzel nakładam te cienie i efekt jest po prostu wow. Faktem trzeba uważać, bo one potrafią się roznieść po całej twarzy, natomiast no, ja podczas demakijażu na przykład nie mam problemu, zmywam wszystko olejkiem z balea i wszystko się ładnie rozpuszcza. No a ostatni produkt, który mam Wam tutaj do pokazania, to jest właśnie paletka dość nowa od Catrice, Catrice X Jenny Eyeshadow Palette, inaczej się nie nazywa. Jest to paletka, słuchajcie, takich odcieni. Ten jest zdecydowanie moim ulubieńcem. Tutaj są trzy maty i trzy błyszczące, przy tym ten jest troszeczkę taki duochrom. Miałam już nieraz na powiekach w ostatnich filmikach, zostałam nawet zapytana, co to za cienie. Naprawdę, słuchajcie, paletka za 10 euro, którą mogę Wam gorąco polecić. Faktem jest ona dostępna, z tego co wiem, tylko i wyłącznie online, ale opłaca się ją zamówić. Jest to paletka, którą nie zrobicie jako jedyną makijażu, jeżeli używacie bazowych cieni, tak jak ja, więc będziecie potrzebować, bo tutaj nie ma typowego jasnego, beżowego, matowego cienia. Natomiast można różne makijaże tą paletką zrobić, zarówno dzienne, jak i wieczorowe, więc mogę Wam bardzo gorąco polecić, naprawdę fajna jakość. Kochani, to by było na tyle. Przeleciałam dość szybko, ale wiecie co, śpieszę się, bo muszę wyjść z Miluniem na spacer, no i będę musiała też jechać na zakupy. Mam nadzieję, że cieszycie się, że pojawili się ulubieńcy ostatnich miesięcy, tygodni.
Dajcie znać, co Wy sobie ulubiliście. Może jest coś, co chciałybyście mi polecić, żebym przetestowała. Nawet jeżeli są to produkty dostępne tylko w Polsce, zawsze mogę Asię na szczęście poprosić, żeby mi to zdobyła, dopóki nie są to produkty, które musiałabym zamawiać online. Więc dajcie mi koniecznie na dole znać. Ja Wam teraz życzę miłego dnia. Kończę, będę się żegnać. Do zobaczenia. Pa, pa!